masz oczy? Nie masz oczu. Co ty patrzysz? Nie możesz patrzeć. Czyli kogo teraz mam się bać? Grubego. O, gruby. Gruby jest tu. Kurwa. Ała, moje serce. Kurwa! Fuck. No nie! Znowu to samo miejsce. Naprawił windę, a na górze będzie gruby. He. Jest za spokojnie. Stanowczo za spokojnie. Spieprzam stąd. Goń mnie duch! Goń mnie duch! Wypieprzaj. Siemanko, z tej strony Nymfa. Gierczymy dalej Outlasta. Jesteśmy już tak blisko. Co było w ostatnim odcinku? Ten oto pan w spodniach ze świecą i pedał za szybą. No, pedał za szybą, który prawdopodobnie mnie będzie chciał skatować. Jest jaki zmutowany on jest. Tak, co teraz mam zrobić? Umrę zapewne. O kurwa, jest i drugi! Ej, Bóg nie lubi nienawiści. Ej, on chce sobie fapać? No! Uwaga. Co się stało się? Gdzie masz oczy? Masz oczy? Nie masz oczu. Co ty patrzysz? Nie możesz patrzeć. God always. Kurwa, nie widzę z tak bliska. Ej, nie zabijajcie mnie. Ej, tam coś zwariowanego się dzieje. Szaleńcy! Ksiądz Martin? He? Ty kurwo obleśny. Ej, fapuje, widzicie jak się trzęsie? He. Uszatki dwa. Ja chcę tylko przejść. Też chcę się modlić. Nie zabijajcie mnie. Dobrze? Nie wiem, czy powinnam te drzwi zamknąć. Nie zamknę, ale nie. Nie zabijajcie mnie. Proszę. Dobra, jednak zamknę. Kurwa! Kulturalna jestem. To znaczy, że nie powinniście mi zabijać. Co tu się odbywa? Też klęknę. O, nie mogę. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Jesteś. Co? O kurwa. Nie jestem twoim synem! Jak się ukrzyżowałeś? Wariaty się ukrzyżowały? Ja tego nie zrobiłam! Ja go nie podpaliłam! On sam chciał, on sam! O kurwa, już się swajczył? No zmartwychwstawaj. Nie mogę wziąć klucza, bo wtedy wyjdą na mnie geje. Psychiczni psychopaci. Czekajcie, rozeznanie w terenie. Ty, tu ten, obrazy święte, te czy Jezu, okna, te witraże. Tak, witraże to się nazywa.
Jezu, boję się, że jak podniosę ten klucz, to oni tu wejdą. Czekajcie, gdzie jest jakaś ucieczka? Gdzie jest ucieczka? Notatki. Pasja ojca Martina. W głowie mi się nie może pomieścić, że ojciec Martin w umieraniu prześcignął samego Chrystusa. Tęsknił za tym klechą raczej nie będę. Wyjście. Jeśli mówił prawdę, to znalazłem wyjście i historię, którą trzeba opowiedzieć. Chciałbym szerzył jego Ewangelię. Podzielę się nią z całym popieprzonym światem. Kurwa mać. Jezu, jak... Jesteście spokojni nadal? On się sam chciał zabić! Nie mogę przejść? No, bez jaj, kurwa. Bez jaj. Nie mogę tu wejść? Czy to jest chore? Nie mogę. Lol. Tyrę. No i co ja teraz mam? Przepuśćcie mnie. Proszę. Ja pierdolę. Jest moje serce. Dżentelmeni. Czyli co? Ja pierdolę moje serce, ła. Ja, dobra. Myliłam się co do was. Kurwa. Boję się schylić. No nie. Może faktycznie jesteś tacy źli. Pobiegnę. Dla bezpieczeństwa. Ja pieprzę, no zasrałam się prawie, naprawdę. Wiem, że dziewczyna nie powinna tak mówić, ale to było straszne. Hop. Hop. Ciemność. Jezu, moje serce, jak oni mi te drzwi otworzyli, to... Czyli kogo teraz mam się bać? Grubego. Co tu jest? A, gruby. O, gruby jest tu. Kurwa. Ała, moje serce. Co teraz? Chyba powinnam zapieprzać dalej. Bardzo szybko. Winda zawiedzie się do głównego wyjścia. Teraz nie wyjdę stąd, bo on mnie zatłucze. Czekajcie, gdzie była ta winda? Gdzie była ta winda? Czekajcie, muszę pomyśleć, a nie chcę myśleć... Co? A, to jest muza grubego. Czekajcie chwilę, ze dwóch. Dobra. Wydaje mi się, że na końcu korytarza jest zejście. Sześć łańcuchami. O, idzie tu. Nie, inny wywalił drzwi. Czy powinnam iść? Czy powinnam leżeć pod wyrem? Idzie tu. To kampienie jest przerażające. O kurwa, on wszystkie drzwi wyjebuje. Dobra. Ja poczekam, aż wyjebie wszystkie drzwi, łącznie z tymi. I dopiero wtedy zacznę coś działać. Czekajcie, chyba jest blisko. Słyszę łańcuchy? A jak mnie wyciągnie? Ej, grubo ostatnio wykazał się inteligencją, tak? Taką dobrą. No. Dobrze, poczekam jeszcze chwilę. Ile tych drzwi tam było? Jezu, czy powinnam iść? On przeszukuje te pokoje? Poduszkami też?
Dobra. Poczekam, jak zacznie się dobijać, wznowię nagrywanie po prostu, bo na razie się nigdzie stąd nie ruszam. Ej, zaczął dyszeć mocniej. Czyli... Gruby się dobija! O kurwa! Dobra, nie zajrzał pod wyro. Jezu, tyle czekania. I co ja teraz mam zrobić? Czekajcie, jak zacznie... Nie! Wybrałam złe miejsce. Kurwa. A widzicie, myślicie, że on widzi w ciemności? Aaaa, kurwa! Nie! Nie! Gruby jest tu. Fuck. O fuck, o fuck! Ech. No nie! Dam dupy. O Jezus. Czekajcie jeszcze raz, patrzę. Z grubym... Nie ma pierdolenia, bo od razu mnie zabija. Gdzie była ta winda? Pierdol się! No i chuj! Znowu tu jestem. Gdzie była ta winda? A może tam skąd on przyszedł? No nie! Znowu to samo miejsce! Tylko kurwa! Nie. Ty kurwa, szmato gruba, głupia! Już wiem, po co to było. Aż wariat spieprzył. A jak mi wyciągnie? Jezu. Gruby tu nie wejdzie, bo jest za gruby. Dobra. W związku z tym, że udało mi się tak go wychujać, to... O, zniknęła mu za grubego. Są drzwi. Czy jestem wolna od grubego? Nie, jest nadal muza. Do cholery, stresuję się, poczekajcie. Dobra, przerwa na dotlenie nie była. Zapier... Idę szybko. O, da się wyjść tu z powrotem. Czyli przed grubym... Da się niby uciec. Kurde, boję się. To czy to były te drzwi? Och, tak. Dobra, co teraz? Co teraz? Naprawił windę? A na górze będzie gruby. He. Czuję się tak osaczona. No tak, na dół jadę. Fajnie. Lol. Nie, nie, nie. Tego nie było w planach. Ej, ja chcę jechać na górę. To widać za ciało. Chcę jechać na górę. Gdzie ja kurwa jadę?
Oj, sorry. Sorry, sorry. Dobra. Plan nie był taki, że mam do piwnicy jakiejś się dostać. Chyba. Ale zaufajmy księżowi, który się spalił. Księciowi. Wchodzę! Co to kurwa? Lodowy tunel? Wow. Lodowy tunel? Ej, chcę to nagrać. Tak? Coś, jakieś notatki? Nie ma notatek. To jakieś podziemne te jest. Takie rzeczy. Ja wiem, że to jest to miejsce, co na filmie mi ksiądz tam na początku gry pokazywał, że super zbawienie jakieś, że to jest tak, że mam na to patrzeć. No, pamiętacie, tak rzucał jakimiś żołnierzami coś niewidzialnego. Notatki. U stóp góry. Kurwa, 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 kurwa! Przesłanie dla tego, kto znajdzie moje zwłoki. Nikomu nie ufaj, ale niech wszyscy się o tym dowiedzą. Wiem, że gadają tak tylko ci, którzy postradali zmysły. Nie zwariowałem. Z moją głową wszystko w porządku na tyle, na ile pozwala ta rzeczywistość. Z masą nagranych dowodów. Nie nazywajcie tego Ewangelią. Nazywajcie to kpiną ze zdrowego rozsądku. Niech świat się dowie, że za tym wszystkim stoi Murkow. Pogrzebcie tych skurwieli wraz z moim zmasakrowanym ciałem. Nie chcę umierać. Co to są za... takie rzeczy. Ta krew jest całkiem świeża, bo jest taka czerwona. Co to są kurwa jakieś... Myślałam, że może w ciemności zobaczę duchy. Noga. I takie tam. Murkow. Dokumenty. Co to są? Duma wiedzy. Pierdolenie. Tylko jedne dokumenty? A chcę ten wielki segregator przeczytać. Czy co tam jest? Nie mogę. Tu się dzieją dziwne rzeczy. Dziury po kulach? Kto kurwa rozpieprza tak człowieka? Dobra. Tak, kurwa. Duchy zaraz będą. Nie żyjesz? Prawidłowo. Ja pierdolę, co tu się działo? Oho. To są drzwi? Nie wiem. Blok A. Zamknięte. Wchodzę. Kultura nakazuje zamykać ze sobą drzwi. Zwłaszcza do toalety. Nagrywam. Jest, jak mi to ląknie co chwilę. Co tu, kurde, tworzyli? Nie ma żadnych notatek. Flaki. O, krew tak chlupi, jak się po niej chodzi. He. Kawa. Pij kawę. Nie, nie ma kawy. Aparat. Leki. Dajcie mi mefedron! Dajcie mi mefedron. O, ja robię ślady? Nie, chyba nie ja. Papierki, tu te. Jezu, alfaza, to są za leki jakieś. Meditation. Na jego miejscu mi się naćpała i umarła tu.
teraz. Tak bym zrobiła. Dobra, więc tu już się rozejrzałam. Idziemy dalej. Kurwa. Nagrywam. Coś ciekawego? I żadnych notatek. Fujka. Lol. Co to ma być? Żadnych notatek? Narządy, jakieś tam ręce i tak dalej. Formalinie. Leki. Coś jest niepokojącego na tych zdjęciach? Nie. Chyba nie. Fujka. Dobra, dokumenty. Co tu leży? Flaczek? Dokumenty. Autopsja odmieńców. Coś tam, coś. Miała 14 autopsja pacjenta, projektu Valerider. Nie wykazała żadnych innych oznak przyjmowania terapii niż wszystkie pozostałe autopsje. Zaistniał lekki wzrost poziomu migracji komórkowej i morfogenezy. Włącznie z efektami podobnymi do tych towarzyszących zastosowaniu hormonu wzrostu. A, to dlatego gruby jest taki gruby. Ale nic, co sugerowałoby powstawanie świadomej, niezależnej chmary. Jestem strasznie zmęczona, zaczynam siebie wątpić. Wyślę następne podanie urlop. Wykorzystywanie tak wykończonych i wciąż prowokowanych pacjentów to więcej niż może znieść moja psychika. Być może zasugeruje pokładanie mniejszych nadziei w niespójnych teoriach starego nazisty i przejście do użycia prostszej maszyny opartej o MSP. Z pewnością będę sugerować ograniczenie chemii. Ochrona Murkow zabiła pacjenta 921 po tym, jak przeżył podanie takiej ilości środków uspokajających, która rozłożyłaby całą drużynę hokejową. Obawiam się, że zachodzi nieproduktywna interakcja między środkami uspokajającymi, a tymi używanymi przy terapii hormonalnej. Takie rzeczy? Idziemy dalej. Zamki. Jest za spokojnie. Stanowczo za spokojnie. Nie podoba mi się to. Znaczy trochę tak, bo... No i tak się stresuje. Co to? Wygląda jak taki mały stolik przyczepiony blatem do tej lodowej ściany. Ale okej. Kolejny. Co to są? O, nie zrobił tego odgłosu. Kameruje. Wyjście? Czy to green screen jakiś? Ale nie ma tego. Nie. Gdzieś najpierw. Tam? Czy tu? Jak myślicie? Tu. Tak, coś tu ciekawego jest. Co to jest? Dajcie mi leki. No i po co tu wyszłam? Jest jakieś super pismo świecące. Nagrywam. O, notatka. Co to jest za notatka? Algorytm morfogeniczny. A oto i pole morfogeniczne. Kilka linijek matematycznego algorytmu. Przeprogramuj nas, zmień w nocne zjawy. Kilka liczb na tablicy. Dajcie mi piłę i parę godzin sam na sam z ciałem doktora Berlińskiego. Jestem mu coś winie. Mówię ogrozą. Dobra. Kurde. Kurde.
nie ma. Co to jest za czerwone światło? Takie przerażające. I po co ja tu weszłam? Aha. Czyli co, rozwalona drabina. To jest jedna droga. Boże. Alarm? Jezu. Ej, on mnie bije! Ej, bije mnie duch, mnie zabija, nie! Co? Duch mnie zabił? Co to miało, kurwa, znaczyć? Dlaczego duch mnie zabił? Ta gra zaczyna być całkiem chora. Tam... jest... Ech. Spieprzam stąd! Goń mnie duch! Goń mnie duch! Jezu, ale gdzie mam uciekać? A, goni mnie! No nie! No jak ja mam się stąd wydostać? Zabija mnie duch jakiegoś szaleńca. A, ja nie w tą stronę poszłam, ale jestem lamusem. Bo... zaczęłam w tamtym miejscu. Wypieprzaj. Czyli w tamtą stronę powinnam iść. Dobra. Dobra. Dlaczego się alarm włączył? Wytyfy. Nic nie czaję. Nic nie czaję. Wyjście. O kurwa! O? Gruby tak został najebany? LOL! What? Duch zabił grubego. Dlaczego? Co się stało z grubym? Tylko tyle? Był taki gruby i tylko tyle z niego zostało? Dlaczego gonił mnie ten duch? Chciał mnie zabić, a zabił grubego, a nie mnie. Little pig, ty kurwo. Dobra, notatki. Śmierć żołnierza. I tak właśnie skończyłeś, rozdarty na szczępy od wewnątrz. Z widokiem na swój szpik rozbryzgany na ścianie. Z jednego piekła udało ci się uciec, Chrisie Walkerze. Boże, mam nadzieję, że nie przyszykowałeś kolejnego. Dobra, zorientowałam się, że nagrywam za długo, czyli podejrzewam, że jeszcze będzie jeden ostatni odcinek, a ten jest przedostatni. Tak więc niech duch grubego będzie z wami. Narka!